Dzień dobry. Witam Barda, to bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Zagrajmy w Demon's Souls. Była 19, tak? 19:00, gramy w Demon's Souls. To jest premiera, nie stream, bo wiem, że często się mylicie, ale jestem na wakacjach właśnie. Więc mam nadzieję, że nie macie tutaj problemu z tym, że no niestety, ale... No niestety nie ma mnie. No nie ma mnie. Ale mam nadzieję, że to, co przygotowałem dla was, jest fajne, więc będziecie się dobrze bawić. Plan jest taki, że zabić bossa. Ale dużo grałem... O Jezu, jak to jest głośne, kurwa. O mój Boże. To jest aż tak głośne. Dobra, czekajcie, ja włączę... Włączę inne ustawienie dźwięku, bo to jest chyba jakieś... Wygięcie pały, jakie to jest głośne, what the heck? Wybaczcie, Jesus Christ. To jest za głośno aż. Aż włączyłem limiter dźwięku, żeby to aż tak... Zawsze był taki głośny? What the fuck? Czat mi w ogóle nie krzyczał na mnie? Jezus. No nie! Ghost of Tsushima, dzięki Ghost of Tsushima. Trzęsie ta gra. God damn it. O, 4 trawy miał gościu. Czy on zawsze ma 4 trawy? Jeżeli tak, to jestem skłonny go farmić tutaj. Udało mi się przerolować to, nice. Więcej trawy mam. Cytrynowej trawy mam więcej. Jeszcze więcej trawy. Jakiś jeszcze miecz. Okej, okay, dobra. Uff, żyjemy. Czy u góry nie macie więcej trawy? Patkiem. Nie mają trawy. Się za bardzo nie opłaca zabijać, mam wrażenie. Ja tu byłem kiedyś? Tu nie byłem. Dużo trawy księżyca jest, super. No ja chyba tutaj nie chciałem być. Nie w tym momencie przynajmniej. A nie wiem, czy ja tam byłem w ogóle. Kurczę, mam wrażenie, jakbym tu nie był.
Okej. Zaraz cię załatwię, gościu. Okej. Dawaj trawę. Czyli tyle na tej trawy tutaj nazbierałem. Nice. Dzięki, gro. Chyba, że będę miał mało apteczek, ja mam już 18. Ja chyba ulepszyłem jakoś miecz ostatnio, co? Bo jakoś zacząłem im dużo zadawać obrażeń. Pamiętam, że on był chyba dosyć twardy, ten gościu. No, użyjmy tą trawę, skoro tak. Tak się chowa tarczę. Trawa półksiężyca, czy to jest lepsza trawa, czy gorsza trawa? Chwila. Przeciętną, nieco, dużą. Bardzo dużą. 18 takich dużą część. Wybierz. Część do schowek. To jest kurwa schowek, ty. Nie wiem. Nie wiem, co to jest schowek, ale zamienię te przedmioty na to. O tak. Teraz mam to, dużą część. I zaczniemy od półksiężyca. Tak. Żeby spróbować tutaj pokonać tego bossa. Kurde, dobra, ja muszę zabić najpierw łuczników. Ej, dlaczego on we mnie czymś strzelił? Co oni tu robią? W razie będę się leczył tym, bo coś czuję, że na razie muszę pozabijać tych ziomeczków wszystkich, a to... To co ja tam mam? Część do schowka, czekaj. Z garbatego, tak? Czyli to... Te to bardzo dużo życia dają, okej. Okay. Znaczy oddają, przepraszam. Jak on strzeli tym swoim działkiem. Mam jakąś kuszę albo łuk? O, fakt. Zajebiście dużo życia mi regeneruje, naprawdę. Przesłownego wojownika, nice. Ale chyba wszystkich łuczników już załatwiłem, więc wydaje mi się, że jeżeli mam go zabić, muszę go zabić teraz. Ja nie wiem, ile ja mu obrażeń zadaję, ale wiem, że gościu ma jakąś zajebistą dzidę i to jest nie fajna informacja dla mnie.
Kurwa. Okej, okay, jestem za blisko, to też mnie dziabnie. Gdzie on jest? Gdzie jest ten kusznik? Kurwa, no jak go zabić teraz? Czy on uderzył teraz dookoła siebie, czy tylko z przodu? A pierdolę. Ja mu nic nie robię, ty. Ale typiasz. Nic mu nie robię. Mam dużo niepotrzebnych rzeczy, których nie używam i tak. No mam ich. Przewrócił, ale dlaczego? Ja mu coś zrobiłem? Kurwa, nie wiem, czy ja mu coś zrobiłem. Ale gościu normalnie się wziął i przewrócił. To jest nadzieja na to, że da się go zabić. To mogło mu się stać, że się przewrócił. Tego po pyrkach go tam wziąłem, podziabałem. O kurwa, no to nie był dobry pomysł. O fucking. Mam mnóstwo rzeczy tam w tym przyborniku, muszę to zabrać stamtąd.
Rzuci się. Kurwa. Gdzie jest jego głowa? Umarł? Powinien umrzeć. I ja bym zaliczył jego śmierć. Oje. O kurwa, oje. Mhm. Kurwa, za pierwszym razem. Holy shit. Ty, jak ja bez streama jakimś kozakiem jestem. LOL. I jak jebanie, naprawdę. What the fuck? O kurwa. Wow. Prawda za pierwszym razem? Nie ma tu nikogo więcej? Serio? O, teraz mam tylko te trzy rzeczy, no i to jest super. Tam te lepsze potki zostawię sobie później, bo wydaje mi się, że na razie i tak rzadko kiedy mam tyle życia. Znaczy, raczej nie pozwalam sobie mieć aż tyle życia zbitego, nie? A może później będę miał dużo więcej? To będzie miał większy sens. Żelazna dusza demona. Aha, i teraz tam te drzwi się otworzyły, jakby na stałe. Tu są kolejne drzwi. No na razie ja bym wydał te dusze i... Jak wróci do spójni, wracamy, dobra? O lol. I rozdajmy punkty. Have you met those fools? And now they've treated all a travesty. Okay, nic nie powiesz ciekawego. Gdzie jest ta pani od rozdawania punktów? A tu jesteś, dobra. Touch the demon inside me? What the fuck? Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be meant. Art thou finished? Mam coś z duszami, co nie? Obanoszę, tak? Jakieś bełty mam. Jakiś bułat mam teraz. Jest mocniejszym, znaczy ogólnie będzie mocniejszy, ale na razie okej, okay, na razie na spokojnie. Mnóstwo śmieci noszę ze sobą. Kolczasta tarcza. O! O! Słuchajcie, chociaż w sumie... Jest jakaś jak schowek, to jest zajebiste. Nie mogę to użyć. Bo co? Mam zbyt niskie statystyki. A co potrzebuję, żeby to używać? Bo fajna jest ta tarcza. O, nice. Mhm. Noż zostanie 16 aż. Dobra, ale co potrzebuję, żeby użyć ten przedmiot? 14 czegoś potrzebuję. Co to jest 14? Ta ręka to co to jest 14 ręczności? 14 aż, tak? To zwiększa zręczność. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Nie wiem, co to jest zręczność. Ale 14. Czułem 14, żeby móc nosić ten miecz. Przepraszam, tę tarczę. No, wydaje mi się, że tak zrobimy. Ale na ten moment. Chowajmy do. Używam obecnie można. Ja bym chciał to używać jako drugą broń, powiem szczerze. Z dwojga złego wydaje się na mocniejszą sprawę. A tą tarczę na razie jeszcze poczekam. No co zrobię? No, nie wyczaruję. A to do schowka wszystko.
Dlatego u dźwigu nie ma tak zużytego, Jezu. Czy ja potrzebuję łuk? Może mi się przyda, więc zostawię sobie łuk. To nic mi nie szkodzi. Strzału za bardzo nie mam. To dużo waży niestety, więc nie będę używał. Jest w nowiu. A to możemy to wyfarmić, nie? U tego gościa, u tego potworka jednego, którego trzeba zabijać za każdym razem. That ornament, then she didn't make it after all. My dearest little baby. May I ask a favor? Would you mind giving me that hair ornament? I'd like to. You're a saint. Thank you. I mustn't forget. I found it discarded on the main road, but it seems to possess. Anyway, I feel that you should have it. Taki pierścień? Zwiększa limit niesionych przedmiotów. Zwiększa liczbę znajdowanych. Zmniejsza redukcję prób użytków, kiedy jesteś w formie duszy. No niestety na razie oba pierścienie potrzebuję. Ale okej, no dobra, mam. Nie wiem, czy warto w ogóle, że ja to nosił ze sobą. A. Gdy mam tą broń wybraną, to. No, interesting. A teraz lepiej się tu lam, chociaż może tak samo nawet. Zobaczmy, co jest w tej lokacji nowej. A nie, czy to jest kuźnia? To nie jest tak lokacja. Tutaj. Wewnętrzny dziedziniec? Chyba tak, chyba to jest ta lokacja. Tak mi się wydaje. Łucznicę nosi prawie znowu, mam nadzieję, że nie, bo okazuje się, bo będzie okazało, że będą mi teraz lać od razu. Chyba nie. To jest za tą mgłą. No ci, którzy zabili arcydemona, mogą tu wejść. Kurwa, to czym jest arcydemon w takim razie? Gdzie go znaleźć, ja się pytam. Okej, okay, czyli tutaj jest jakby martwa strefa, tak? Czy z was wiedział mam iść w ogóle? Czat, napiszcie może co? Nie mówię na czacie tym, na tym czacie premierowym, ale napiszcie po prostu w komentarzach, bo ja trochę nie wiem, gdzie mam iść, tak szczerze. Dobra, no ale poszukajmy, no może coś tu znajdziemy jeszcze. Tu nic nie ma. Nie, no to chyba nie ma tu żadnego przejścia, czyli muszę jakiegoś arcydemona zabić, żeby tędy móc przejść. No ale dobra, jeden boss do przodu, co nie? Dwa poziomy, cztery poziomy do przodu jestem już. Super, super wynik, jeden boss. Zero do bohatera. Chociaż przy okazji fajnie byłoby farmić więcej trawy. Zawsze przydaje, wydaje mi się, że to porobimy. Pofarmimy trochę trawy. Zobaczymy, czy z nich wypada dużo trawy. Jak tutaj szliśmy do bossa, to wypadało z nich bardzo dużo trawy, więc trzymam kciuki, że to nie jest tylko tak na chwilę, że to tak na stałe zostało już. O, super. No. Dobra, będziemy ich trochę mordować.
O, trawa Grawatego Księżyca aż. No jest. Tego smoka trzeba by było załatwić, kurde, ale nie wiem jeszcze skąd mogą zabić. Znając Dark Souls o podobne gry, to niemalże pewien, że gdzieś w którymś miejscu mogę zbagować lokację, zacząć tam strzelać z łuku, tryard naboi czy coś i zabić gościa. Ale nie wiem gdzie, nie wiem jak, więc... Może się temat jest martwy. Znaczy, temat jest żywy, ale... Ale to inna sprawa. Znowu trawa księżyca. Może ten farmić po dwie. Po dwie sztuki może farmić. Nie, to raczej nie jest trudne, więc. Może wypadałoby pozbierać tych potek. Czy może to są te mocniejsze, nie te najtańsze. To on będzie miał dwie te garbate? Tak. O mój Boże, ty. To jest dobra metoda. Dwie sztuki. Niestety tak ta gra wygląda, że trzeba gdzieś tam grindować te potki. No nie ma estusów. Nie ma tego usprawiedliwionego. Powoli do celu, nie? Ile potrzebuję na poziom w ogóle? Trzeba chwila. Dobra, wróćmy do spójni. Zobaczmy, ile dokładnie potrzebuję expa na poziom. Znaczy, przepraszam, nie expa, tylko dusz oczywiście. Zbierzmy te dusze. Ulepszyjmy te dwa poziomy w zręczność. 4500. Tak z 10 tysięcy bym potrzebował pewnie. No bo podejrzewam, że... No tak z 10 tysięcy, bo podejrzewam, że niestety, ale... kolejny poziom będzie potrzebował ode mnie więcej, więc tak z 10 koła pewnie na spokojnie mogę sobie zbierać. Ale to spoko, przy okazji potki nazbieram. Proszę, trawę. Nie wiem, to padł na pomysł, że trawa akurat leczy, ale... bełtów. Tu powinien podbiegać. O Jezu, dobra. Walić to 28. Nice. Super partia, naprawdę. Możesz nie umierać, po prostu. Nie, to pomijmy. To robimy ten run tych dwóch gości, później łuczników. Tych dwóch gości, później łuczników. No to chyba kusznicą. W każdym razie strzelający na końcu. Aż do 10 tysięcy. No taka gra, no to jest takie coś, co... No, tak się w to gra po prostu. Musisz po prostu... wyfarmić to.
Tam ci wypadło, nie? No i tak. Tak jeszcze z 6 razy, no pewnie 7 razy. Plus. No, jeszcze kilka razy będzie git. Kurde, naprawdę, no. Mam nadzieję, że takich elementów będzie jak najmniej w tej grze, ale ja wiem, że będzie, bo... To jest Souls-like. Tutaj tak się robi. Nie wiem jak w Sekiro, ale tutaj tak się robi po prostu. Musisz sobie wygrindować potki, musisz sobie wygrindować duszę, żeby mieć nowy ekwipunek. Ale dzięki temu taki gracz jak ja jest w stanie tą grę ukończyć, bo jeżeli ta gra wymagałaby tylko umiejętności manualnych, to ja po prostu w pewnym momencie bym wycisnął się z tego wszystkiego, no bo ja po prostu jestem graczem, który dosyć jest powolny. Też nie mam czasu, żeby poświęcić aż tak dużo swojego wolnego, żeby zużyć na uczenie się tej gry, więc też tak często mam, że po prostu odpuszczam. Jest. A dlaczego? Rabaty jest aż tam nazbierane? Dlaczego? Ale już prawie. Coraz bliżej. Nie wiedziałem, że tak szybko mi się z bossem uda zrobić, naprawdę. Podejrzewałem, że to będzie jakieś 10 tysięcy prób. Wydaje się być zamknięte. Użyję jedną taką trawkę, żeby nie było przypału. To były? Lotos żołnierza. Nie patrzę, do czego służy. Muszę sobie poobczać te przedmioty, które zebrałem. Bo one mogą do czegoś służyć więcej niż tylko do zdoby albo na sprzedaż. Tylko rzeczywiście one mogą do czegoś służyć. Muszę to obczaić sobie. Ale to na spokojnie. Trzeba byłoby teraz umrzeć, no bo jestem teraz człowiekiem, więc mam pełne życie. Jest moje dostępne. Nie mam tej blokady życia. Mimo, że mam pierścień, który zmniejsza tą blokadę, to jest super. Ale i tak wolałbym mieć... Wolałbym mieć pełne życie po prostu. Ale też się nie przyzwyczajam, bo prawdopodobnie jakiś noob mnie zabije przypadkiem gdzieś tam i... Tyle. No, nazbierane. No i wracam tam znowu. Chociaż wydaje mi się, że już mam na poziom w sumie, no to mógłbym...
mógłbym wrócić do spójni i zobaczyć, ile tego punktów będę potrzebował dokładnie, żeby wbić poziom. Czy ona jest? Wait. Tutaj siedzisz. Jezu! Ręczność. 4900. No, tak podejrzewałem, że tak będzie, więc... Pewnie niewiele więcej bym miał, niż potrzebuję. 4900. Okej. Zróbmy to. Da mi jeszcze nie. Jeszcze tysiak, więc jeszcze dwa razy musiałbym. No, jeden raz plus chyba jednego gościa będę musiał zabić. Zobaczmy. A, też mogę taki w rozbiegu dawać. Gdzieś spróbować. Mogę tak, z rozbiegu silny. Z rozbiegu jest tylko ten lekki atak. No to nie zadziałało. Obronił się. Mam już 4900? Nie. Oczywiście, że nie. Kurwa. Gdybyśmy tutaj się wzięli i uleczyli i poszli tutaj kogoś zabić jeszcze? Jest tu ktoś jakiś, chociaż jeden? Dużo dłonek twardego kamienia. Nice. To jest to, co potrzebowałem? Tak jest. No i tutaj będę musiał później jeszcze wrócić, chociaż nic więcej nie ma. Ej, ta lokacja chyba jest na razie wykończona dla nas. Chociaż... Czy ja tam przed chwilą nie byłem? Chwila. Wróćmy tam i zobaczmy do góry, czy to jest ta sama lokacja? Ej, czy ja, w sensie, czy ja tam mogę się dostać, w to miejsce, które to teraz widzę? Chyba tak, co nie? Czy nie? No, tak, ale... To jest tu? Tak, to jest tu, no dobra. Czyli nie. Okej, myślałem, że to coś nowego znalazłem, ale nie warto tam zeskakiwać, skoro to jest tutaj. Okej, czy tą lokację na razie bym odhaczył w sumie? Tam na dole mogę gdzieś zejść, więc no, zaraz spojrzymy tam. Zaraz spojrzymy, to na pewno. Nice. Ładna tarcza.
chodźmy tutaj. Kurczę, czyli wychodzi na to, że tam coś jeszcze można znaleźć. Chyba. Ale to na dole już. Okej. Okay. Tam arcydemona musimy zabić. No na razie to nie jest możliwe. Chociaż chwila, czy mogę te drzwi otworzyć na przykład? Nie w tym momencie przynajmniej. Szkoda. Bełty? Za to żołnierze, okej. To leci? Kurwa, ci gnoje będą mi strzelać. Hello, panowie. Czaki może? Nie. A tu macie zejście na dół. Czy ja tam byłem? Ja tam byłem. To jest pytanie. Kurwa, jest możliwe, że byłem, ale jest też możliwe, że nie byłem. Tak, główny problem, jaki widzę w tym momencie, to to, że... Ty, przez drzwi mnie próbują dziabnąć. Wilki, no. Jeszcze coś? No elo! Co to jest? Aha, ten gościu, dobra. To jest handlarz. Powstrzymuje krwawienie. Ty, nie wiedziałem nawet, że takie coś. Płytowy, czy przecinek 8, płytowy. Pałasz, Claymore. To jest fajne. Claymore brzmi jak coś, co ja bym chciał ulepszać, bo mam 105 na sam początek już. Czyli pierwszy poziom to już byłoby tyle, ile mam teraz. Teraz obecnie. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. Hard times, eh? I'm sure you'll turn things around. No, nie wiem. Na razie nie mam takiej opcji, więc idziemy dalej. Użyjmy jedną taką potyczkę.
Ale my tu chyba nie byliśmy, kurde. Dokąd to prowadzi? A tutaj patrz. To powinien tu już być wcześniej. To może byłem już, a może nic nie ma. Kurde, no nie pamiętam. Ciało. Jeszcze nie odporności na cięcia. I to brzmi jak jakiś plan, to ja chyba tutaj nie byłem jednak. Thank you. That's twice now. Znalazłem go jednak. This is a token of my gratitude. Okej. Drugi raz go znalazłem tutaj. No i jeżeli znalazłem go drugi raz, mam zrobić teraz z nim? This is bad. Not a single. How did this happen? Ale mam jakąś zbroję niby. No, no może nie aż tak bardzo mocną, ale mocniejszą, ale ciężką, ciężką. Niestety, no to nic nie zrobimy. Wolę się szybko turlać. Ej, czyli wykonaliśmy dla niego jeszcze zadanie. No i super. Nie musimy go jeszcze raz znaleźć gdzieś? A co on nam dał w ogóle? Różne krwawienie, zwiększa limit. On coś dał? A, on dał te krzaki nam. Jezu. To jest zarąbiste, ale no, ale nie teraz. Potrzebujemy. Oczywiście w tamtą stronę też wszystko znaleźliśmy, co nie? No szybciej się turlam, fajnie. Chciałbym się 6 koła zebrać i ten Claymore kupić. Jak rozumiem, to jest jednoręczny miecz. Tak? To jest dwuręczny. Normalny. Tu i tam go wie, nie? Remiącek D. A mój obecny miecz? Jakie ma? Aha, chowałem go. Też ma D. Więc będę miał taki sam bonus. Plus mocniejszy po prostu będzie. Znaczy mocniejszy, bo będzie taki sam, to nie? Czekaj chwilę, ile on ma? O, jeden więcej będzie. Nice. Kurwa, no, nie, no żyć nie umierać, bym powiedział tak. No żyć nie umierać.
to trzeba by wyfarmić te 6 koła i będziemy mieć lepszy miecz już na następne. Znaczy, przede wszystkim to będzie miecz rozwojowy, nie? Będziemy mogli w przyszłości coś z tego zrobić większego. Pytanie brzmi też z tym rycerzem, kurde, co mamy zrobić. Powinniśmy go trzeci raz gdzieś spotkać? Bo nam coś powinien dać chyba niby, nie? Noże do rzucania jeszcze, nice. Te noże do rzucania też mogą się przydać na jakiegoś bossa. Co, lotus? Nie, trawa. O, nice. Już pamiętam, jak ten rycerz się nazywał, którego spotkaliśmy przed chwilą tam w moczarach podziemnych. Któryż pomogliśmy chyba drugi raz, tak jak w sumie on wspomniał. Pamiętam, że raz był otoczony na takiej wypustce, to mu pomogliśmy. Później gdzieś zaczął łazić bez sensu. Teraz spotkaliśmy go tutaj. Może dziś jeszcze tutaj się da go znaleźć. Ale przyda się pewnie do jakiegoś bossa, slash przeciwników, którzy będą mi dawać krwawienie cały czas. Myślę, że to tak wcale nie jest tak, że to się nie przyda, to mi się raczej przyda. Szybko się regeneruje wytrzymałość. To wynika z tego, że mam niską ciężkość? To się łączyło z tym? Nie wiem. Tam jeszcze miał coś do zebrania? Nie. Wracamy. Dużo trawy garbatej się zbiera w mojej skrzynce, więc kiedyś jak gdzieś już będę ostatecznie wkurwiony, będę już płakał normalnie, że nie mogę pokonać bossa i że nie mam potek już, żeby spróbować jeszcze raz, to wyciągnę takie potki z tego, z mojego schowka i podziękuję mnie jest teraz, że to wyfarmiłem. No to właśnie to robię, bo tak to nie lubię farmić w grach. W sensie grindowanie mnie strasznie nudzi mnie, no nie będę kłamał. Ale czasem trzeba, no taka gra. O, noże do rzucania, super. Dobra. 5200. Ja czy ulepszyć będę mógł? Może jak wrócę do spójni, okaże się jeszcze, że mogę ulepszyć tą broń. Ciekawe. Ciekawe. Bo w sumie, jakby się udało jeszcze ulepszyć, to już w ogóle byśmy mieli taką zajebistą broń od początku. Niestety właśnie to jest to, że tego bossa nie dało się pokonać bez
bez ulepszenia broni, a zużyłem dużo materiałów na nią, nie? Na tę broń, nie? Naprawdę. No tak to jest w tej grze, że pewne rzeczy trzeba wykorzystywać. Chciałoby się to zostawić na najgorsze czasy, ale może to był właśnie najgorszy czas, skoro bossowi nic nie zadawałem. To były chyba najgorsze czasy. O, trawa. 600, o. O. Leci? Dobra, trawa zużyta i lecę. Póki nie wraca po mnie. Wie, czy on tam jeszcze będzie w ogóle? Też pytanie. Za 100 punktów. Może go nie być nawet. A jest, dobra. Jest, co ty? Przedmiot, tak? Był ten Claymore? Bierzemy. No, nie ma problemu. Ale byczek to jest. Sporo wolniejszy. Ale mogę używać tarczą, nie? O Jezu. Kurwa, no dobra, jakoś będziemy to kombinować. A jakbym schował tarczę? No wcale nie jest lepiej. To nie jest taka dwuręczna broń typowa. Dobrze idę? Dobrze. Nice. No. No zdarza się. Zdarza się śmierć. No zdarza się najlepszym, nie? No i mam trochę mniej życia, no niestety. Nie wiem, czy jakieś, czy inne rzeczy. Może trochę mniej jestem ruchliwy? Wyżej do tej broni nowej. Na razie zostanę przy tamtej broni w takim razie. Ta jest sporo szybsza, więc wydaje mi się, że będzie to lepsza sprawa. Na ten moment. Chociaż docelowo będę ulepszał tą broń. Umarłem znowu? O tak. Tam miałem chyba za 300 dusz, więc to nie jest dużo. Ale potem pójdę już, bo może ulepszę się przed tym, kto wie. Nie wiem, czy mam materiały, nie? Pytanie.
naprawdę zginąłem w tym miejscu? To jest słabo, co? Ale to już nie ma znaczenia. Pójdę jeszcze raz. Biorę te dusze. Tyle. Ulepszyć. A, bo on mi zadał tyle ubrania wtedy? Dobra. Zasłużyłeś, że on mi tyle zużył. Okej, no nie dajmy się zabić, nie dajmy się zwariować, jak to się mówi. Dobra. Tyle. 1700. No, jeżeli mogę ulepszyć broń, to będę mógł ją ulepszyć. Nie wiem, czy mam materiały, nie? To jest to. Czy mam materiały, jakieś takie części, czy jak to się nazywało. Czy metal to był? Jeszcze to były różne. To był tytanit chyba, albo tytanium, jak to się nazywało. Tam smocze zęby, pamiętam, że miały jeszcze inne rzeczy do ulepszenia. Więc zobaczymy, czy to mam, czy mam wszystko, czy nie mam wszystko. On ulepszał? Napraw broń, ulepsz broń. Nie masz materiału, potrzebuję odłamek twardego kamienia. A czy masz na sprzedaż? Cełka Eda. Nie masz. No interest, I can tell you're not going to last. Ale mogę naprawić. Napraw wszystko. Napraw wszystko. Gdzie następnym razem zaczynać z jakimś takim ekwipunkiem ogarniętym. No dobrze. Ale wychodzi na to, że to wszystko na ten epizod. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że podobała wam się moja walka z bossem. A tymczasem Borulasa będę kończył. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć. Zapraszam was już do następnych epizodów. Mam nadzieję, że tym razem już po urlopie wraz z wami na żywo. Więc dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami. Za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać.
Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.